dzieci zajmuje się przyporządkowaniem zapinek elektronicznych dla żeńców. Żeńcy to gołębie bojowe. One się wywodzą z gołębi Jana Ardena, Stickelbauta i oświeżone są również Jansenem. Ten akurat to jest 100% Jan Arden, czyli szczególnie naloty przez noc. 1561, czyli 561. Tutaj mam już elektroniczne zapinki przyporządkowane dzięki uprzejmości pana Stolarczyka, który jest dealerem systemu Tauris. Tak więc gołąbek 561, typowy przedstawiciel żeńców, czyli gołębi bojowych. Te gołębie będą odbywać loty prywatne. Ten system zaproponowałem dla hodowców, którzy nie dysponują dużą ilością czasu. Podobnie jak ja, od 3 lat obarczony jestem wychowem niepełnosprawnej córki. Sam obrazowo niosę ją na jednej dłoni, a tylko jedną mogę cokolwiek wykonywać, czyli prace zawodowe, prace wokoło domu i również przy dziecku. Jest to duży problem samemu podołać takiemu wyzwaniu. Niemniej jednak nie tracę przy tym hobby 681. Również tutaj jest linia wyżymaczy. Mama dwukrotnie lot z Ostendy 850 km. Tato pochodzi z rodziny, które jako młode lot Suwałki 650 km. Są to gołębie niebywale inteligentne, które potrafią znaleźć drogę powrotną w różnych okolicznościach i u tego gołąbka akurat lekkość poddawania skrzydła jest tą cechą właściwą. A więc przeglądając gołębie w ręce, selekcjonując, patrzmy, czy on poddaje skrzydło. Jeśli ma tą cechę poddawania skrzydła, to już wystarczy, by go właściwie ocenić. Gołąb, który przytrzymuje skrzydło, nie jest dobrym lotnikiem. Ryszarda gołębie poprzez wieloletnią selekcję mają kapitalną muskulaturę, a więc ułożenie ogona w jedno piórko to oznaka tej doskonałej muskulatury. Więc wystarczy tylko gołąbka wziąć do dłoni, rozszerzyć dwa skrzydełka i ogon, jedno piórko plus lekkość poddawania skrzydła. Są to cechy wyśmienitego lotnika. Można jeszcze spojrzeć na dekalaż, czyli uskok lotek pierwszego w stosunku do drugiego rzędu do 13 mm. Jest to właściwa cecha. A więc tutaj Brytyjczyk ma jeszcze stary ring. Ja mu za chwilę zdejmę i założymy mu nowy. I jeszcze z jednego zerkniemy tutaj dla odmiany. To jest jego brat. Również ma stary ring. Zaraz pościągam i założę już nowe. Tutaj mamy gołąbka 575. A więc już zakładamy ten nowy przyporządkowany ring. A więc loty prywatnie się będą odbywać poprzez Pocztex, będą dowiezione do punktu docelowego i tam wypuszczone po napojeniu, nakarmieniu, przenocowaniu. A więc system Ryszarda jest dla hodowców, którzy nie dysponują dużą ilością czasu. Po prostu sami wysyłają do zaprzyjaźnionych hodowców czy rodzin gołąbki i one wracają do niego. U mnie wszystko jest na systemie, czyli one będą konstantowane i będę miał podgląd jakości tych gołębi. Finałem będzie lot z Wilna 800 km, czyli żeńcy są lotowane pod wiatr, gdzie trzeba wykazać się to hartością, upartością i tą cechą mordant. Za chwilę pokażę klatkę, w której będą wysyłane. Już mam szablony do opisu porobione, czyli wyżymacze, żniwiarze, ostrożnie żywe zwierzęta i drugi szablon żeńcy gołębie bojowe, mój numer brutto do 10
kilometrów. To będzie opisana klatka wysyłkowa. A więc za chwilę. Żeńcy, czyli gołębie bojowe, przeznaczone do lotów, do tajnych misji. W niepodległej Polsce jest to ważne, by również taki oręż posiadać. Ryszard to robi. Tak na marginesie, 10 lat temu powołaliśmy klub lotów dystansowych, długich, Władek Kuczyk dalej to kontynuuje, a ja prywatnie trenuję swoich żeńców. W tej chwili przyłożyłem szablon, takie dwa szablony, dwa będą, wyżymacze, żniwiarze, ostrożnie, żywe zwierzęta, ponieważ to jest klatka transportowa. Ona jeszcze nie jest do końca dopracowana, ja ją dokończę, sklejka czwórka, chodzi o to, żeby weszło do 16 gołąbków, przedziałka, karmienie, pojenie, już na miejscu dolotowym. Teraz szablon ściągnę, zobaczę, co mi tutaj wyszło. No, pierwsza próba nieudana, bo mi tam czarne zamazało, ale my to pomalujemy i będzie dobre. Numer telefonu dobry wyszedł, czyli to znaczy, że uczymy się na błędach. Czyli uchylne wieko, tu będzie przedziałek jeszcze, karmienie, pojenie, klatka lekka, żeby oburącz podnieść, tylko mała poprawka będzie, ta szczelina tu nie może być, ponieważ tu ogony by wystawiały, ta listewka będzie do niej, tutaj będzie uchwyt tylko na ręce, a szczelina powietrzna będzie na górze i zasiatkowana. Tak więc klatka do transportu gołębi będzie wzorcowo zrobiona, wszystko co robię to jest autorskiego pomysłu, czyli należy na bazie prób i błędów zrobić coś doskonałego. A teraz spójrzmy chwilę, jak karmię żniwiarzy i zapraszam do następnych klipów również z wypuszczania gołębi z najdalszych odległości z Polski i z Litwy, z Wilna. Symulacja lotu powiodła się, a więc należy wydrukować przylot gołąbków. Niezależność, czyli cały system Tauris powoduje, że można organizować te prywatne loty i będą wyniki wskazane. A więc pełen komfort, gołębie żeńcy, bojowe, wojskowe mogą śmiało przemierzać polską krainę. Do spotkania na starcie.